prostu wiesz, potem ogarniemy. Dobra, jak macie dla nich też klasztron? Dajcie, bo to nie wiecie, o co chodzi. Może to was będzie 5 osób. A i tak jest zespół 5 lat. Zdejmij koszulkę. Jaka rodzica? Tak muszę patrzeć w tą stronę. Też kilka można pozyskać. Znaczy, że raz teraz sami w samej stronę, prawda? Mamolo, mamolo! Mamolo! Skamer! Spodek, spodek! Damian Talarek skompletował hat-tricka i SK gra prowadzi 4-0. Ci się obudzi, trzeba! Nie ma żadnych. Brawo pani, brawo pani! Panowie, Patek za plecy! Zero, zero, panowie, jedziemy! Czas masz! Krzyczę ci, czas masz! Nikt cię nie atakuje! Jasper, krzyczę ci czas, a nikt cię nie atakował, spokojnie mi sprzyjął, byśmy pograli. Atakować, wyprzedza! Dawaj, 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 jeźdź! Jeźdź, nie bój się, daj mu! Nie daj, Bartek! Dawaj, krzyku! Rozpuszczajcie, halo! Już mieliśmy piłkę! Przylecieli po to. Do niego nie ma szansy za to! Mamy ludo! 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 Mam
Ile mamy? Moment,
w zespole Oskardy nastąpiła zmiana. Na boisku pojawił się Piotr Demko numer 8, a wszedł Jakub Wulkiewicz numer 15. W zespole Interu również nastąpiła zmiana. Pojawił się na boisku Aleksander Klocki, a przez Franciszek Warden. Końca. Próbuj. Co było? Czego nie krzyczeliście prawdy? Co to było? Spalony! Spalony! Marek, za plecami ostatniego obrońcy, bo obiegł go! Wybieg za obrońcy i przyleciał tutaj. Nie panuj, opanuj! A środek z nas. Brawo Jakubek, super. Niżej! Brawo Kasper! Dawaj, przyspisz się! Biła! Wyszła, poszła! Jezus, młody. Czas miałeś na przyjęcie. Czas! Dzień dobry!
W rzucie karnym dla PKS Radość Warga prowadzi już tylko 2 do 1. Proszę uważać! Proszę plecy jeszcze!
Ziołek, nie odpuszczaj go. PKS Radość remisuje 2 do 2. A w meczu seniorów za chwilę kolejny rzut karny, drugi jest w tym meczu dla eskadry. Ale najpierw zmiana bramkarzy w zespole eskadry. Jakuba Cygana zmienia Aleksander Gęściak. I mamy zmianę wyników meczu Eskadra Inter Warszawa na 5 do 0 dla Eskadry. Strzelcem bramki grający z numerem 17 Sylwester Lech, kapitan zespołu. W zespole Interu nastąpiła kolejna zmiana. Adama Pawłowskiego zastąpił Piotr Kowalczyk, numer 22. Dobrze, Ziołek. Brawo, Filip. Jedź, nic nie było. Nasza piłka jest w boku, hej! Kolejna zmiana w zespole eskadry. Na boisku pojawił się Rafał Zdrozowski, numer 18, a boisko opuścił Jan Golej, numer 20. Brawo, Ziołek. Numer tajemniczy 31 gram. Bo jego nie ma w tym.
tam na środku teraz jest. Pod tym piłkiem. Podejdźcie wyżej! Czemu wy nie przesuwacie tego? Próbuj, Czerwin. Walcz Ziołek do końca, no. Kolejna zmiana w zespole Interu Warszawa. Na boisku pojawił się grający z numerem 43 Radosław Śpiegowski, a boisko opuścił numer 12 Nuno Bernardes. A ta radość to po strzeleniu trzeciej bramki dla Gwardii Warszawa, która prowadzi 3-2. Podtrzymać to. Ziołek, agresja tam. Dawaj, dawaj, gramy, gramy, gramy! A ten numer, co pan wydał w przedtem, już w piątej minucie. A co to za numer, to nie wiem. Tak, no na karcie. Nie ma tutaj. No może z błąd w protokole, nie wiem, no tak trzeba. No może poprawili później, a ja mam wcześniej. Mogę pan ewentualnie nazwisko powiedzieć? Że go nie wymieniłem, na to gazdyczam. A ma pan tam Muszczewski? W końcu nie grają! Na 3-4 łapiemy! Na 3-4! Wyjść. Piłą. Klepa, klepa, tak jest. Próbuj, Macie. Kurde, jaki chodzi z lalomem. Ziołek na radar. Robimy?
od bramki. W zespole eskadry kolejna zmiana, schodzi z boiska grający numerem 9 Filip Karkowski, a wszedł z numerem 14 Kuba Janus. Pociąg. Tak jest. Tak nie przeszło. Dobrze, Ziobek, do końca. Jezus. Trzymaj go tam, Ziołek. Nasz, brawo. Patrz na środek, Bartek! Do tyłu, do trzecia! Patrz na środek! Chodź tutaj! Kuba, tak! Dochodź do człowieka! Patrz i w ogóle się nie podłączy! Przedaj! Brawo! Jeszcze raz, mocno! Jeszcze raz! Chodź, 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 chodź! Kurde, Mazin, no po co oddaję? Spalony. Walczyk z życiem wraca! No, Ziołek, walcz! No, kurde, kawiutka. O! Oj, sędzio, łokie! A Damian Talarek nie przestaje strzelać. Czwarta jego bramka w dzisiejszym spotkaniu, a wynik 3-0 dla Eskadry. Boże. Musimy zacząć tego wtedy, jeżeli się chowani.
Cofnij człowieka do krycia! Marcin Kalecki, do krycia! Maciek do końca! Spokojny, ruch mamy! Rożny! No i elegancko. Ale dojdźcie do każdy do człowieka twojego! Maciej! Halo! Do tyłu! Do tyłu, Maciek! Maciek do zielonego! Tutaj Maciek do... Maciek Kalecki, co ty do tyłu! Nagle każdy Piotrek. Nagle każdy Piotrek. Wziąłeś całej siły, umiesz? Próbuj to przyjąć! To piłkę! Zdecydowanie musisz mocno! Odważnie! Ziołek, podnoś się! Tak, jasne. No się zawodnicy muszą nauczyć się krzyczeć przy próbie faulu. To wskazówka dla naszego trenera. Mówił komentator tata młodego. Czwórka robi całą robotę w tej drużynie. Tam jest czwórka i długo, długo nic. Wystarczy jego wyłączyć. Podejrzewam pozycję dla ósemki. Odejść. Bardzo dobra decyzja. Jezus. Za plecy. I kolejny remis meczu Gwardia Warszawa. PKS Radość tym razem 3-3. Zobacz. 4 minuty. Ziołek. Kończymy mecz 4-3 i 5. Ziołek. Matko Boska. Dawaj Ziołek, teraz rehabilitacja. Na zamach go, tak jest. Brawo Kacper. Jak podnieś piłkę. Do tyłu Maciek. 7-0. Środek pola. Strzelce grający z numerem 18 Rafał Zerowowski, ale podającym
sposób bardzo koleżeński Damian Talarek miał szansę na kolejną swoją bramkę, oddał koledze. Brawo. Chłopa, dobrze. Marcel, zastaw. Janek, pracuj. Jedziesz, Fin. Na całą przestrzeń wolną. Ludzie, dawaj krzyku do przodu. Do przodu. Bramkarz. Ziółek na wakacje, trupt. Jedź Czerwin teraz! Dobra, na aferę, no. Minuta albo dwie. Co tu stoisz? Bo ja znajdźcie się za granie! Ręka! Nie ma ręk, gramy! Oj, sędzio! Gramy! Mknij go na zamach, kurde, no przecież to jest akurat surowy gość. Słabszego człowieka tutaj do siebie. Rób go jeden na jeden. Wszystkie pojedynki wygra z nim jeden na jeden. Na zamach go. Stąd widziałem, że jest ręka. A ty dwa metry od tego stoi. To co? Pan może strzelić. Chodź Czerwin, no. Czerważnie Czerwin, do końca! Posuń, posuń, dawaj Fina, dawaj Fina! Przecież kryka, do końca! Pomyli się! W takiej sytuacji to i remis będzie dobry. Hat-tricka z karnego, trzeci karny w meczu dla eskadry. Skuteczny kolejny karny, siódma bramka dla eskadry, tym razem strzelcem grający z numerem 11.
Wojtek! Jakub Szczepańczyk. Wojtek! A bramka oczywiście była to ósma, już się pogubiłem w rachunkach, ale to możliwe. Da pan spokój. Jeszcze nie było bramki. Wojtek! Janek wracaj! Janek wracaj! Próbuj Jakubek. Proszę plecy! Ostatni gwizdek w meczu Eskadra Inter Warszawa. Gospodarze okazali się bardzo niegościnni, wygrali 8-0. Po czterech bramkach Damiana Talarka, jednej Jakuba Nowaka, Sylwestra Lecha, Rafała Żrodowskiego i Jakuba Szczepańczyka. A w meczu drużyn młodzieżowych piłka ciągle w grze, a wynik 3-3. Grać! Dobra, dawaj do niego, on błędy popełnia. Maciej, dawaj! Szyku, dawaj do przodu! Liga! Dawaj, dawaj jeszcze, chłopaki! Dawaj, dawaj, Marcel! Nie fauluj. Rzuć piłę. Czerwin. Szkoda, że tego nie wziął. Dawaj długo! Brawo, brawo! Janek, wjeżdżaj! Ona jest liderem gramy, także parnie się nie stracił punktów. Dawaj 3 minuty, gramy! Gramy! Dawaj Jakubek, próbuj! Dawaj Marcie! Krzysiu, dawaj dłużej! Boże święty! Wykop tą piłkę! Próbuj Maciek! Poszło. Halo, pan sędzio! Też odkopał chyba, tak? Minus dwóch punktów dziś tą czas! Dawaj, dawaj Marcel, wracaj za nim głębiej! Przed niego! Marcel! To już po czasie jest. Trzeba! Poszukaj na chwilę! Właśnie. Dawaj,
Dajcie chłopaki, jeszcze minuta! Jedziesz, Żyłek! Jedziesz! Dawaj go! Dawaj, dawaj! Krycha, graj! Dawaj! Dawaj, Joshu! Go, go, go! Ładuj! Wracamy! Janek, wracaj! Janek, wracaj, linia! Krzyku, uważaj! Pójdzie! Przejdzie, Macie! Przejdzie, Macie! Janek, do końca! Spróbuj! Dobrze, ona gra jeszcze tylko! No! Szuka! Gdzie prosto nogą! A wreszcie. Po kontrowersyjnym meczu 3-3.